Temat lekcji: leśnictwo. Na co będę zwracać uwagę? Powiem o funkcji lasów, lesistości oraz deforestacji. Przepisz cele lekcji. Zacznijmy od definicji leśnictwa. Ona jest nam potrzebna do tego, żeby szeroko myśleć o gospodarce leśnej i wiedzieć, do czego może być użytkowana. Więc oczywiście wykorzystujemy las do produkcji drewna, ale także do pozyskiwania zwierzyny leśnej. Poza tymi dwiema głównymi gałęziami gospodarki leśnej mam jeszcze pozostałe elementy, czyli zobaczcie, z lasu mogę pozyskiwać też runo leśne, choinki, rośliny lecznicze oraz oczywiście mam tą ochronną funkcję lasów, o tym powiem za chwilę. Zatrzymaj film i przepisz definicję. No i właśnie w punkcie drugim wypiszemy sobie funkcję lasów w gospodarce i przyrodzie. Jest to zagadnienie bardzo proste, już od szkoły podstawowej o tym się uczyliście i tutaj na pewno będziecie te podstawowe funkcje lasu znali, a my może trochę więcej dzisiaj powiemy o takiej równowadze dla środowiska, która dzięki właśnie lasom jest zachowywana. Podzielimy sobie te funkcje lasu na dwie grupy. Poproszę, żebyście zapisali najpierw podpunkt A i będą to funkcje gospodarcze. No i częściowo już też o nich powiedzieliśmy. No to wymieniamy odmyślników teraz. Dostarczają drewno do produkcji przemysłowej. Dostarczają drewno do produkcji przemysłowej. No i wytwarzamy z drewna papier, meble, materiały budowlane, dekoracyjne. Druga funkcja, źródło materiału opałowego, czyli przeznaczone są na opał. Na opał. Dostarczają runo leśne. Miejsce, schronienie dla zwierząt, tak można napisać, czyli będzie w konsekwencji to miejsce gospodarki łowieckiej. No i pamiętajmy o tych walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Las jest nam bardzo potrzebny do tego, żeby wypoczywać, szczególnie właśnie na przykład teraz w czasach pandemii, gdzie okazało się, że jest to takie bardzo bezpieczne miejsce. W podpunkcie B wymienimy sobie funkcje ekologiczne. Funkcje ekologiczne. Na pierwszym miejscu produkcja tlenu. Redukcja zanieczyszczeń powietrza. Regulują stosunki wodne. Funkcje glebotwórcze. I do tych gleb jeszcze bym chciała, żebyście napisali, zabezpieczają gleby przed erozją. I właśnie las będzie miał, spełniał taką funkcję, że często w miejscach, gdzie gleba będzie narażona na degradację, będzie tam właśnie las rozwiązaniem i będzie nasadzany. Wskaźnikiem, który będzie tutaj umożliwiał nam obliczanie ilość lasów, będzie lesistość. Jest to stosunek procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru. Lesistość zatem powie nam, jaki procent danej powierzchni w kraju, na kontynencie albo na świecie właśnie stanowią lasy, więc taki bardzo intuicyjny, prosty wskaźnik. No i od razu dla porównania dwie lesistości sobie zapiszemy. Lesistość Polski 29%, lesistość świata 31%.
procent. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie świata dla poszczególnych krajów. Widzę, że są kraje, gdzie ta lesistość jest bardzo duża, a są kraje, gdzie nie przekracza nawet 10%. Za chwilę powiemy sobie o tych największych obszarach leśnych, bo to właśnie oczywiście w ich rejonie ta lesistość będzie największa. Rekordzistami w tej kwestii są następujące państwa, kraje o najwyższej lesistości. Surinam i Gujana Francuska, czyli kraje leżące na terytorium, na terenie Puszczy Amazońskiej, tam lesistość powyżej 90%. Później w statystyce jest dużo krajów wyspiarskich i ten rekordzista jeszcze ważny dla nas europejski to jest Finlandia 74%. Największe kompleksy leśne świata. Za chwilę pokażę je na mapie. Najpierw kontynentami chciałam pokazać, jak to jest rozłożone, więc zapiszmy, że kontynentem o największej lesistości jest Ameryka Południowa z bardzo wysokim wskaźnikiem 46,5%. Za to najmniejsza lesistość jest w Australii i Oceanii 18,4%. I teraz dopiero wymienimy sobie te największe kompleksy leśne świata. Proszę, żebyście najpierw popatrzyli na mapę. Mam lasy równikowe. Zapiszmy pierwszy myślnik. Znajdują się oczywiście na równiku Puszcza Amazońska, Środkowa Afryka oraz Indonezja. Lasy zwrotnikowe i monsunowe w dużej mierze właśnie uległy już deforestacji i widzimy w różnych obszarach na kontynentach. Trzecie, lasy liściaste, strefy umiarkowanej. One także uległy wielkim wycinkom, no bo przecież są w miejscach, gdzie jest najwyższy odsetek urbanizacji. Bardzo szybko rozwinęła się w tych rejonach cywilizacja. Oraz las iglasty, tajga. Nie możemy mylić z tundrą, gdzie już lasów nie ma. I mam daleko na północy w Europie i Azji. Pokażę jeszcze zdjęcia. Myślę, że bez problemu rozpoznacie, który to z tych największych kompleksów leśnych. Zdjęcie pierwsze i jestem w lesie równikowym z takim bogatą szatą roślinną, wszystkie piętra. A teraz znane nam bardzo zdjęcie, więc jest to las liściasty, strefy umiarkowanej, tajga z lasami iglastymi i lasy monsunowe. Przy tym temacie warto poruszyć problem deforestacji, czyli wycinania lasów. I tutaj podzielimy sobie na dwie części. Najpierw opowiem o przyczynach. Można zrobić podpunkt A. Na zdjęciu widać zmieniającą się powierzchnię leśną w ostatnich latach. Gdyby mieć jeszcze wcześniejsze zdjęcie, to ona oczywiście uległa jeszcze większej tutaj wycince. No i najpierw powiemy sobie, dlaczego tak się dzieje. Przyczyną, która była od dawna i niestety nadal w wielu krajach występuje, to jest pozyskiwanie drewna na opał i ciągle jest to jedyne rozwiązanie dla tych najbiedniejszych krajów świata. Pozyskiwanie drewna na opał. Druga przyczyna to jest rozwój rolnictwa. No jeżeli jakiś kontynent był w połowie lub nawet więcej pokryty lasami, to w jaki sposób miał się wyżywić? Nie da rady zrobić tego tylko z owoców lasu lub ze zwierzyny. Potrzebował wykarczować lasy po to, żeby mieć tereny rolnicze i tak
właśnie się dzieje w przypadku wylesiania Puszczy Amazońskiej. Trzeci powód to jest wydobycie surowców mineralnych, które znajdują się pod tymi największymi lasami. Wydobycie surowców mineralnych. Trzecia przyczyna, rozwój transportu. I odsyłam Was do podręcznika, gdzie macie zestawioną te przyczyny i skutki deforestacji i widać właśnie zdjęcia, jak to wygląda na zdjęciu lotniczym, konieczność budowy dróg przez Puszczę Amazońską. I teraz w podpunkcie B, jakie skutki powoduje deforestacja? I na przykładzie Amazonii będę dalej opowiadać, więc w pierwszym mamy wymienione zagłady Indian w skali świata. Mam oczywiście problem z dwutlenkiem węgla i mniejszą produkcję tlenu. Problem z dwutlenkiem węgla i mniejsza produkcja tlenu. Oraz ginące gatunki zwierząt. Takie wylesianie to dla niektórych zwierząt wielki cios. I w tym miejscu chciałabym Was serdecznie poprosić, żebyście znaleźli chwilę i kto z Was ma dostępną usługę i może oglądać na playerze filmy, wystarczy się w internecie zalogować i ten film będzie można obejrzeć bezpłatnie. Chcę Wam polecić odcinek, który był wyprodukowany przez stację TVN i organizację WWF. Nazywa się SOS dla świata, ratujmy zielone płuca ziemi. Jest krótki, 24 minuty. Była to taka akcja, że dwie znane osoby z Polski jechały zobaczyć bardzo ważny problem w różne miejsca na świecie i pomagały w rozwiązaniu problemu. Najważniejsze jest to, że na własne oczy mogły się przekonać, jak ten problem wygląda. W tym filmie możemy zobaczyć przejmujące sceny, jak wycinanie lasu wpływa na życie orangutanów. Jest to film wciskający łzy z oczu, jak można zobaczyć sierociniec dla orangutanów, których matki zostały zabite. Komu z Was podoba się ta seria, to jest też drugi odcinek Kropla w morzu potrzeb, który nawiązuje do naszej poprzedniej lekcji i można zobaczyć, jak sobie w Afryce radzą z brakiem wody i z bardzo długimi wędrówkami do źródła wody. Z dzisiejszej lekcji do maturalnego słowniczka deforestacja, przyczyny i skutki. Dziękuję.